Nieoficjalny zwycięzca pierwszej tury, pan Roman Potocki. Panie Romanie, bezsenna noc, emocje. Kilka słów proszę. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego jak to interpretuje. Rzeczywiście cała noc nie przez pana, ale myślę, że warto było. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym podziękować na gorąco wszystkim tym wyborcom, którzy wybrali to doświadczenie, moje doświadczenie i zagłosowali na mnie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za wszystkie oddane głosy. Był to ciężki okres kampanii, ciężkie dni, ale się opłacało. Jesteśmy w drugiej turze. Różnica między mną a drugą osobą jest prawie 450 głosów, także myślę, że jest dobrze. Wszystko wskazuje na to, że w drugiej turze spotka się pan z panem Włodzimierzem Chleboszem. To będzie trudna rywalizacja, nowy wysiłek sztabu? To znaczy, no, każdy, nie należy żadnego rywala lekceważyć. Włodek jest bardzo wymagającym kontrkandydatem, w związku z tym myślę, że będzie kolejne dwa tygodnie ciężkiej pracy. Była trójka rywali. Czy ten wynik to niespodzianka? To są oczywiście wstępne wyniki, bardzo nieoficjalne, ale jeżeli to się potwierdzi, to jest niespodzianka, takie rozstrzygnięcie? To znaczy, powiem, czy niespodzianka. No, my nigdy nie lekceważyliśmy żadnych z kontrkandydatów. Przypominam, że było ich pięciu. Liczyliśmy, że mogę się z którymś z tych dwóch kontrkandydatów spotkać w drugiej turze. Rzeczywiście tak się stało i mamy drugą turę. W takim razie dziękuję za rozmowę, no i życzę odpoczynku, bo wszyscy na pewno jesteście bardzo zmęczeni. Dziękuję bardzo i jeszcze raz dziękuję za oddane głosy.